Cześć, witajcie. Ostatnio pojawia się bardzo dużo pytań z waszej strony na temat, co się dzieje z moimi paprykami, co się dzieje z moimi liśćmi. Jak zauważyliście, ostatnimi czasy, ostatnie kilka dni mamy bardzo dużo słońca. Jest to zazwyczaj pierwszy kontakt naszych roślin ze słońcem, ze światem naturalnym, o takim natężeniu. I liście mogą wyglądać o w ten sposób. Tak, ten krzak. On normalnie tu wszystkie te odgałęzienia sobie normalnie ładnie stoją. Są sztywne. Teraz, jak widzicie, one są wiotkie. Jest to ze sprawą tego, że ona po prostu nie ma wody. Ma dosyć sporą powierzchnię liści. Dochodzi do transpiracji, odparowywania tej wody. Im roślina jest większa, tym tej wody potrzebuje więcej. I powiem wam, naprawdę nie ma się czym martwić. Nagram wam też za chwilę. Mamy godzinę 18:56. Przed chwilą podlałem. Nagram wam film, jak ta papryka będzie wyglądała, jak ten krzak będzie wyglądał za kilkanaście minut. Troszeczkę się zagapiłem, bo otworzyłem posta dla was. I co? Mamy godzinę 20:17. Jak widzicie, krzak zmartwychwstał. Także nie ma się co martwić. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli wystawiacie do hartowania wasze rośliny, no to po pierwsze nie do pełnego słońca, a po drugie należy je wcześniej dobrze podlać. Powiem nawet, że jeżeli mamy ciepło, a macie miejsce, które jest przewiewne, plus do tego jest mocne natężenie słońca, to można je nawet przelać i nic się im wtedy nie stanie. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Czekam na wasze komentarze. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejny film o hartowaniu, już tak konkretnie, plus pojawią się też filmy o początkach uprawy hydroponicznej. Do zobaczenia.